Zupa gulaszowa po polsku to bardzo ciekawa i nieco przewrotna propozycja, ponieważ zamiast mięsa wołowego używamy kiełbasy surowej, najlepiej polskiej, stąd też nazwa. Zaczynamy od warzyw. Ze względu na wygodę przygotowujemy sobie je wcześniej. Kroimy paprykę, zarówno zieloną, jak i czerwoną w paseczki, cebulę w plasterki, ziemniaczki w kostkę, chili w drobne plasterki i drobno czosnek. Rozgrzewamy bardzo mocno garnek o grubym dnie i wrzucamy najpierw cebulę. Mieszamy i smażymy ją, aż się zeszkli. W tym czasie kroimy surową kiełbasę w plasterki. Dosyć grube. Kiełbasa ma być mocno wyczuwalnym akcentem w naszej zupie. Dorzucamy ją do smażącej się cebuli. A więcej ciekawych filmów z naszymi przepisami możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. Kiełbasę mieszamy i smażymy około 5 minut razem z cebulą, po czym dodajemy warzywa, papryki, czosnek i chili. A po następnych 2-3 minutach smażenia, kiedy nam się wszystko zacznie ładnie łączyć, dodajemy ziemniaczki pokrojone w kostkę. Tak samo dokładnie mieszamy i przez chwilę razem smażymy. A tak wszystkie ładnie połączone warzywa i kiełbaskę przyprawiamy. Najpierw kminem, potem papryką, także solimy, pieprzymy i zalewamy sporą ilością bulionu, około 1,5 litra. Gotujemy tak długo, aż ziemniaki staną się miękkie. Wtedy dodajemy rozgniecione pomidory pelati. Gotujemy jeszcze przez 5 minutek i wszystko mamy gotowe. Wykładamy do miseczki, na wierzch kładziemy gęsty kleks śmietany, dekorujemy natką pietruszki i świeżym oregano. I tak powstała pyszna polska wersja gęstej zupy gulaszowej, którą robiliśmy o 2 godziny krócej od klasycznej. Spróbujcie ją, koniecznie robiąc ją w domu.